Dzień dobry, witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Chciałbym Was zaprosić do mojej grupy na Facebooku o nazwie Pancerniki Michaela. Link w opisie filmu. Miłego oglądania. Dzień dobry, moi drodzy. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym już odcinku. Dzisiaj nagrywam to od razu po prowadzonym przeze mnie dnia 7 grudnia z live streamie. Postanowiłem, że od razu Wam pójdę po prostu nagrać Wam opening obiecany. Zapytałem się Was na grupie i społeczności YouTube, czy chcecie. Powiedzieliście, że jak najbardziej, więc no co, zapraszam do oglądania. Odnośnie tego sezonu, zakończyłem go w Diamencie 3. Od czasu końca sezonu grałem tutaj niewiele, ale no 59 LP, Diamencie 3. Myślę, że to jest optymalna ranga. Jak miałem tego, miałem Platynę 1 i tutaj się wbijało powoli, także spoko. I zaraz będziemy przechodzić do następnych kont. Opening będzie na trzech kontach. Tak, trzech. O nie, na czterech zrobimy. Także co, miłego oglądania. Możecie również zadawać pytania i inne. Na pierwszym miejscu mamy Trandla. W sumie się nie dziwię, bo, że tak powiem, Trandla mam zmainowanego na piątą maestrię. Mam jednego skina, co prawda, ale myślałem, że tradycyjny kosztuje 750, by the way. Ale widzicie, można się wielu rzeczy dowiedzieć. Kolejna skrzynka. Tadam, epicka i do Gragasika. Ja ostatnimi czasy na ty solo kolejce Gragasem pogrywam, na streamach również, więc spoko skórka. Mam tylko tego ostatniego skina, który został wydany. Tego takiego przy ognisku, co siedzi. On za 750 jest. Ale fajna cena, fajny skin. Chyba go wezmę. Kolejna i mamy co? Kennena bez przeceny. Jednak z przeceną. No, to jest jeden z najlepszych Kennenów, uważam, najlepszych skórek do Kennena. Dlaczego? Ponieważ, no, jakby to powiedzieć, jest to jedyny skin, który ma animację recoila, ma jedyne animacje umiejętności, bo większość Kennen, w sensie Kennen skinów, ma tylko i wyłącznie wygląd, nic innego. Ale skin spoko. Szkoda, że mała przecena, ale whatever. Lecimy dalej. Na miejscu kolejnym mamy Zaka. O połowę przecenionego skina. Zak nie radzi sobie idealnie w tej mecie, ale skórka jak najbardziej fajna, ale mam, specjalnie pamiętam, wydawałem pieniądze na to, jak wychodziła skórka do Zaka, ta basenowa. To pamiętam, od razu wziąłem kasę i go chciałem kupić, także to sobie podziękuję. Riot, przepraszam. Kolejny skin. Znowu epicka skórka, zauważmy. Amumu. Tu, moi drodzy, mam zagwozdkę do Amumu, ponieważ mam trzy skiny do tego czempiona. Mam Faraona, mam... Czekajcie, żeby was nie skłamać. Mam, że tak powiem, jeszcze skórkę do... Czekajcie, Faraon, jak widzicie, Faraon, Regifted Amumu i o, Almos Pro, to jest chyba niedoszły bal, czy niedoszły król Baru, czy Baru, no, Balu. Także trzy skiny do Amumu, więc chyba tego podziękuję. Fajna przecena, ale jakby to było na tym skinie, ceny pozamieniane, to jak najbardziej bym z tego skorzystał. I ostatnia na tym koncie to Gnarek! Jaki słodziak. Do Gnara też mam trzy skórki. To jest problem właśnie. To jest mój jeden z większych mejdów na topie. Tylko smutne jest to, że on strasznie, strasznie mało jest teraz grywalny i ma tylko 41 win ratio. Jest smutne. Ale skin jak najbardziej ładny jest do Gnara. Ten skin jest sztos. Także tak się prezentują przeceny na pierwszym koncie, lecimy do drugiego. Bum. No, jesteśmy, moi drodzy, już na drugim koncie. Także, no co? Przechodzimy do przecen, nie? Możecie napisać, bo zapomniałem, przed chwilą o tym mówiłem, ale jakoś sobie przerwałem zdaniem.
Możecie napisać w komentarzu, jaki jest wasz ulubiony drop, albo co byście chcieli dostać, albo co dostaliście. No wiecie, o co chodzi. Także przechodzimy do otworzenia pierwszej skrzynki na tym koncie. Przeczuwam, że będzie Lee Sin, Rammus i ewentualnie Kennen. No i Malphite, tego się nie spodziewałem. Mam tą skórkę, dosłownie tą samą. I pamiętam, skórka tej historii jest taka na moim koncie, że jak ten skin wychodził, to te za 1350 kiedyś były warte 750 RP pierwszego dnia. Dlatego specjalnie poszedłem też to kupić. To była jedna z pierwszych skórek, które kupiłem w LoLu. Także wspaniałe wspomnienia. Przechodzimy dalej. I mamy również Gragasa. Proszę bardzo, chyba Riot Games chce, żebym grał kolejnym czempionem, jakim jest Gragas. Niesamowite. A miałem tego skina przez chwilę, ale go zwróciłem. Bo po prostu kiedyś chciałem grać, ale to jak byłem biały i młody i mały, to chciałem grać Gragasem, ale jakoś mi nie wyszło i sprzedałem postać z powrotem. A teraz to już wiecie. Leci jak leci. Lee Sin, spodziewałem się tego. Najczęściej bardzo dostaję tego skina na przecenach, tych promocjach i tym podobne, nie? Spoko. Mam knockouta co prawda, ale ten też jest najbardziej... Zresztą chyba to jest najrzadziej spotykany Lee Sin chyba jaki jest. Pod względem skinów. A ładny jest nawet. Dobra, lecimy dalej. 520. To jest przecena jak nic, że tak powiem. Nie oszukujmy się, to przecena... Nie. Nie, dziękuję. No, to już... To już, czaty, będzie kupowane. Po streamie będzie kupowane. To jest niedostępna skórka. Plus... No, najlepsza. Widzowie, najlepsza, więc to będzie kupowane. I ostatni skin na tym koncie, Kennen. Kurde, byłem blisko, ale jednak Amumia. Amumia tak samo przeceniona. Więc tych przecen wykorzystam wiadomo dlaczego. No więc pochwalę się jeszcze warsztatem pięknym. Midalka mi dropła. Ej, z tego można zmienić na klucze? Ja zawsze mam to do siebie, że zmieniam to wszystko na klucze. O, 15. To sobie czaty otworzymy jeszcze jedną skrzynkę. Zwykłą i przejdziemy do kolejnego konta. A jak wy spędzacie weekend, moi drodzy? Albo święta? Urodziny? Tak w domu po prostu? Czy gdzieś wyjeżdżacie może? Piszcie śmiało w komentarzach, podpowiadam i pogadam z wami trochę. I zapraszam was jutro na stream i również pojutrze. Weekendy zawsze streamuję. Uwaga! Drop! No, wardziki i esencje. Nie spodziewałem się... Warskina z okazji świąt chyba... A nie, ja go mam już. No to go disenchantuję. Bo chciałem w ramach świąt, wiecie, wziąć sobie tę skórkę, ale... No cóż. Także tak się prezentują dropy na drugim koncie. Przechodzimy do trzeciego. No, otóż jesteśmy, moi drodzy, już na trzecim. Na trzecim koncie. Tu również możemy sobie otworzyć skrzynkę na początku. Zwykłą. Zobaczymy, czy będzie dobry drop, czy też słaby. Obstawiam, że to będzie znowu Ward, ale... Mogłem się mylić. Darkwater z Diana. Fajna skórka. Tylko szkoda, że na tym koncie jestem raz na rok, jak możecie widzieć po poziomie 32, także... Bardzo rzadko jestem, ale bardzo dużo was tutaj mam swoją drogą. Lecimy. Zaczynamy. Standardowo, chociaż w sumie tutaj Rammus, Lee Sin i byłby ewentualnie chyba Mundo, tak mi się wydaje. Pierwsza skórka i znowu Gragas. Trzy skórki do Gragasa. Tym dwa razy epic. Riot Games chce naprawdę, żebym grał tą postacią. Super. Kolejna. I zauważyliście, że strasznie dużo przecen jest? Takich z 1350. Kiedyś było maksymalnie 975,
A jak te 1300 to kosztowały 900 RP, natomiast teraz to tak. No ja nie kupię tej Nidalki, bo mam ją w warsztacie na mainie i będę sobie chciał nią zagrać, rozrobić, więc no odpuszczę, bo po co kupować dwa razy tego samego skina, tak? Ja pierniczę, tu jeszcze taniej, no. Co wy macie rajot z tym skinem, no? Ja wiem, że on jest ładny, ale come on. To jest najlepsza promocja, jaka jest aktualnie. Coś do Gragasa też sobie kupię, ale to na mainie. Bo tu mówię, tu to jest smurfik. A tego to jeszcze nie, się nie spotkałem. Żeby mieć łącznie z czempionem. Ciekawe. Ciekawe, ciekawe, no bardzo. Myślałem, że to tylko do posiadanych, ale. Szacunek. A do Jaxa. Jaxem mało grywam. Jak grywam, to for fun, więc. Zresztą mam skina do Jaxa, ale nie tego. I Lee Sin. Spodziewałem się Lee Sina, Kennena i Rammusa. Ale Gragasa to. Nie wiem, come on, Riot. On chce dosłownie, żebym grał non-stop tym Gragasikiem, chyba. Także prezentują się dropy na trzecim koncie. Przechodzimy do ostatniego. No i opening na ostatnim koncie. To jest prawda mój smurf, którego wbiłem. Że tak powiem. Skórek tu nie mam za dużo. Ale jest jedna najważniejsza skórka, którą chciałem zawsze mieć. Także mam. Myślę nad tym, czy na tym smurfie coś też czasami nie kupować. Ale zobaczymy, jakie przeceny dropną. O, jednak ktoś otworzył. To nie no, żartuję, ja otworzyłem na streamie. Dlatego wiecie, no, chciałem przedstawić po prostu wam dropy. Także dziękuję, że dotrwałeś do końca tego materiału. Otworzyłbym tutaj skrzynkę, ale niestety nie posiadam. Także co? Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie odcinka. Standardowo nie zapomnij zostawić subskrypcji na kanale, aby być na bieżąco z nowymi filmami. I zapraszam was do komentowania oraz oceniania. I zapraszam was na streamy, bo ostatnimi czasy bardzo mało osób na nich przesiaduje. Trzymajcie się i do następnego. Strzała! Kurwa, no już.